Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela, obchodzony jest co roku 14 października. Początkowo traktowany jako hołd składany Komisji Edukacji Narodowej, teraz stanowi świetną okazję do wyróżnienia nauczycieli i pedagogów. Z tej okazji władze naszego miasta zorganizowały Bal Nauczyciela. Uroczystość swoim przemówieniem otworzył burmistrz miasta Piotr Czubiński, który życzył dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkół sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz satysfakcji z osiąganych efektów pracy z młodzieżą. Co roku odbywa się Bal Nauczyciela z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Ten bal skupia nauczycieli ze wszystkich placówek miejskich, ale w tym roku był to wyjątkowy bal, dlatego że po raz pierwszy w historii Kraśnika na tym balu wręczano medal ministra edukacji narodowej oraz nagrody kuratora i robił to sam kurator. Oczywiście kurator pochodzi z Kraśnika, ale czekaliśmy wiele, wiele lat na to, aby właśnie kraśnicka oświata była tak dowartościowana. Życzenia dla wszystkich pracowników szkół złożyli również przedstawiciele naszych władz. Jako członek zarządu powiatu nadzorujący powiatową oświatę chciałbym serdecznie podziękować w dniu święta Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miasta Kraśnika za wspaniałą współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Ta współpraca przede wszystkim objawia się w przygotowaniu dzieci i młodzieży, które najpierw uczą się, zdobywają kolejne szczeble edukacji w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, a później trafiają właśnie do szkół ponadgimnazjalnych. Do życzeń dołączyli się również inni zaproszeni goście, którzy dziękowali wszystkim nauczycielom za codzienną pracę. Z okazji Święta Edukacji Narodowej pragnę zaadresować do wszystkich pracowników kraśnickiej oświaty w imieniu Rady Miasta Kraśnik wyrazy najwyższego szacunku i uznania, dziękując im za wielką wiedzę i serce, które adresują, przekazują naszym kraśnickim młodym ludziom. Podczas części oficjalnej balu wręczono kadrze pedagogicznej nagrody i medale burmistrza oraz nagrody lubelskiego kuratora oświaty. Ten rok 2010-2011 został ogłoszony przez panią minister Katarzynę Hall jako rok odkrywania talentów. Życzę wszystkim nauczycielom, aby tych talentów odkryli jak najwięcej, aby świeciły blaskiem, które będzie odzwierciedleniem pracy nauczycieli i będziemy również jako nauczyciele, jako rodzice być dumni z ich osiągnięć. Tego wszystkiego życzę wszystkim nauczycielom, rodzicom, wychowawcom. Na zakończenie części oficjalnej został wzniesiony toast przez burmistrza oraz wręczono wszystkim pracownikom oświaty symboliczne róże. Uczestnicy balu dobrze się bawili i świętowali do białego rana.